Cześć. Crystalline Dreams to kolejny akt naszej podróży. Rozdział w zasadzie. Jeden z oczywiście cięższych. A powerful being has dominated some of the Dargars stranded in Icewind Dale and has the mining chardlin, crystals and crystal remnants. Chardlin crystals are plentiful in the ruins under Kelvin's care. Their magic once helped keep Kelvin's floating city in the clouds. But now, Duergar had moved in to mine the Chardlin from the city's ruins, and they were trucking it down deep into the catacombs. Four rune swords controlled the entrance to the lower mines, and we would have to light them all to press deeper into the Duergar operation. Jak widać, coś tu się znowu odwaliło. Crystalline Dreams, the floating city. Powiem wam szczerze, że równolegle nagrywam również Baldur's Gate Dark Alliance i wydaje mi się, że ten Baldur's Gate jest nieco lepszy, pomimo nerwów, jakie czasem tam zjadam, ale mimo wszystko jest wart uwagi. Przyjemny, bardzo taki hack and slashowy tytuł, który no nie wiem, czy to ja nie potrafię grać, czy co, ale podchodzi pod takie lekkie Dark Soulsy, bo za łatwo to tam nie ma. Ładnie się bawią. O, proszę, Beholder. No, Beholdera pokonywałem na sam koniec rozdziału pierwszego w Baldur's Gate Dark Alliance. Wydar się i zadowolony. Do roboty, a nie śpiewać mi tu. Powiedział. Duergar and the Dale. Not a winning combination for dwarves, Regid, or the people of Ten Towns. Destroy the giant urns. 1/5 tylko. Znaczy 5 urn tylko. Będzie trzeba się przyglądać. Co to jest? Common braces. Choćby nie mogło polecić coś lepszego. Po co złazić, jak można zeskoczyć? Dobra, to trzeba spokojnie, żeby tego nie uaktywnić. Okej, tu nic nie mamy. Bijemy łucznika od razu tym z beczką wybuchową. No i nie żyjesz, kolego. Co prawda wszyscy nie żyjecie. Aktywating 4 rune swords will unlock the gate to the lower mines. Dziesięć kryształów. Dobra, gdzie ja mam iść? A tutaj. Takie pułapki to nie pułapki.
drabinka. O właśnie, zapominam cały czas, żeby sobie użyć tej mikstury pod ultimate'a. No i super. Zresztą tu się nie będę z nimi cackać. W właściwym momencie w sumie. Wow. No tak, poleż se na tej ziemi, masz rację. Ja pierniczę. Chris, ty tak na serio? Jaki dramat. Jakiś dramat z tym czarodziejem po prostu. Zostałeś tylko. Dobra. Co miało być wzięte, jest wzięte. Dalej muszę iść tu. Ale my rzecz jasna sobie zobaczymy, co tutaj mamy. Między innymi tutaj. Lootboxik. Okej. Okay. Zresztą trochę eksploracji nas tu czeka. Czy się to zniszczyć czy coś? Nie. W ogóle opcjonalne zadanie jest eliminacja Horbolda Redpika. Jak go znajdę, to go ubiję. Zapewne. Ja pierniczę, tutaj z powrotem mam włazić. Mądre to jest. No i cóż, już nie żyję. Szybko poszło. Nic ciężkiego. Czekaj, czy ja w ogóle tu mam iść? Zaczyna się. Dobra, nie będę się z wami cackał, ludki. Okay.
Dobra, chyba wszyscy. Zaznaczywszy, że poszedłem w ogóle, nie wiem, w kierunku jakiegoś sekretu, ani dalszej fabuły tej mapy. Czy tam misji. No nie, no z tego co widzę, to chyba dobrze idę. Się znacznik pojawia, że tędy mam przejść, a nie się wracać, to... Ale tędy też mogę na przykład przejść. Dużo takiego trochę skakania jest. Ale dobrze, bo przynajmniej jest coś nowego w tej... Znaczy nie w tej, ale w tych grach. Nie, że człowiek jest skazany na to, żeby se... Iść do przodu, iść do przodu, iść do przodu i nic więcej. Co to jest? Okej. Jakiś gold tam był, ale nie chce mi się go zbierać. Dobra, i to są dwa portale, które jeden prowadzi tam, drugi prowadzi tam, czyli jestem w takim punkcie, że w obydwu miejscach przed chwilą byłem. O, tu będzie drop. Uncommon State Yamir. Drabinka do góry. Przepaść. W ogóle nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem, gdzie ja idę. Coś... Mógłbym zebrać? Nie. Tutaj co mamy? Trolle. Już niezaprzeczalnie jest to trochę ciężka gra. Widzisz, że tych troli tyle tutaj leci. Jaka dupa owłosiona. O, Crosslayer. Defeat every troll archetype in a life form. No i dobra, poginęły wszystkie trolle. Access to the lower mines will only be unlocked once all four rune swords have been lit. Tu coś jeszcze mamy. Troszeczkę pieniążków. O, jest kolejny. Four runestones, ja na razie dwa aktywowałem. Na to wychodzi. Jest drugi rozbity.
to biegniemy. U góry jest lootbox, pięknie. No i okej, stąd gdzie mam iść? Tam mam iść. Tego się nie spodziewałem, że mnie to przeniesie. Okej, więc tutaj mamy kolejne. Jeszcze został tylko jeden, który jest według tego, co pokazuje znacznik, właśnie tam, gdzie nas prowadzi. Co nie zmienia faktu, że jeszcze w sumie w ten portal bym tam wszedł. Może przeniesie nas gdzieś, gdzie byśmy chcieli. Czyli tam, gdzie są jakieś, wiecie, dodatkowe zadanie w pokroju urna, czy jakaś fajna broń, nowe itemy. Jesteśmy w kryształowym zagajniku. Przejdę se tędy. O, na dole tam coś widzę, jest fajnego. Znowu możemy przywołać Gwałbahar. Przydałoby się, bo walki teraz są troszeczkę cięższe. Albo ja wyszedłem z wprawy po prostu. Chociaż tutaj widzę, że... Powiedział, że mnie zabije, pozdro. Access to the lower mines will only be unlocked once all four rune swords have been lit. Dobra, tylko że gadasz to w kółko jak najęty, a aktualnie zajmujemy się tym, żeby właśnie zdobyć. Takie istone. Dobra. Wypiję sobie potiona, bo coś słabo z tym życiem. Okej, co u góry mamy? Jedną beczkę. Serio?
A jedno złoto. O, widziałem lootbox. Lootboxa światło. Nie, to jest ta mniejsza z goldem tylko. Ale wiecie, lepszy jest niż nic, nie? Dobra, mamy tutaj tablicę kamienną, której oczywiście zebrać nie możemy. I tu jest lootbox. Epicki pierścień. To mi nie było, ale tu pewnie później przyjdziemy. Także skorzystajmy z tej swoistej windy. Ta lokacja nawet jest czwarty. Wszyscy pokonani? Chyba tak. Świetnie. Widzę, że tutaj znowu na początek mnie przeniosło. Ciekawe. Serio? Wypuszczasz jakieś fioletowe bąki? Tu byłem? A nie, tu jest to zejście na dół, na które przed chwilą patrzyłem. Tak coś słabo ze znajdźkami mi poszło. O, tutaj jest. No to i tak trzeci na piąty. No jakby nie spojrzeć, w sumie 60% zdobyłem, tak? Chociaż może zdobędę tą piątą nawet. Nie, wątpię. To jest jakaś arena. Chociaż nie, ja tu byłem przecież. Zaraz zobaczymy, co się tu wydarzy. Co ja widzę, to tu mnie nie było. Jak tu przejdę, to się nic wielkiego nie wydarzy. Zaprowadzi mnie to w miejsce, w którym byłem. Dobra, biegniemy do góry. Nim otworzę to przejście, to jeszcze sobie tu zobaczę coś. Tu byłem? Nie byłem.
Nie byłem. Dobra. Już myślałem, że to będzie ten ostatni kamienny tablet, ale jednak nie. No i niestety wygląda tak, jak wygląda. O, już nie żyje. No, cóż. Jakieś tak, poszło nawet łatwo. Fajne paznokcie ma. Głęba hard załatwiła sprawę. Tu z nasze combo i boss był na parę hitów. I tak damage dealt tylko 118 tysięcy. W poprzednim akcie miałem ile? 170, 160 coś. Ale w sumie mroźni giganci są troszkę gorsi, wytrzymalsi, więc tam więcej damage'u idzie. $8500 golda znowu. Z legendarnych odłamków i z itemów chyba jeden fioletowy albo dwa nawet. Dwa dokładnie. Wracamy do Kelvin z Karin. Karin, czy jak to się wymawia? Zobaczymy sobie, co tam za itemki poleciały. Raczej wątpię, żeby coś poleciało na trzeci poziom, bo to chyba nie ten poziom trudności, ten nieco wyższy. Przyniósłby ewentualnie takie przedmioty. Teraz zobaczmy. O, helmet nawet był. No ja na jedynce też tak samo. O, tu jest dwójka. Że ona mi za dużo nie pomoże. Bo to, co ja mam poubierane. O, tu jest plus 18. Pozwolę sobie to wziąć. To jest od egzekucja. Egzekucji praktycznie w ogóle nie używam. Ale mniejsza z tym. Rękawice też są na dwójkę. A, bo ja przed chwilą rękawice miałem przecież. Co ja robię? Zwiększony krotic damage. Ale to nam za dużo nie da. Dobra, możemy sobie ulepszyć. Zrobimy sobie tak. Okej. Okay. Teraz sobie to ulepszymy. No właśnie, niedelikatnie mam plus do ataku. Dobra, myślę, że w tym momencie możemy sobie zakończyć odcinek, a w kolejnym oczywiście wyruszymy nigdzie indziej jak na akt drugi naszego rozdziału, który właśnie rozpoczęliśmy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i oczywiście życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku lub na innych przeze mnie nagrywanych tytułach. Do zobaczyska, ludzie.